Przez ostatni rok codziennie rano wstawałem w złym humorze. Nie pomagała nawet najlepsza kawa. Rok temu, w listopadzie, sprzedałem swojego 400-konnego Challengera TA. Od tamtej pory w moim sercu panuje pustka. Codziennie tęskniłem za Challengerem. Codziennie oglądałem film z premiery auta na YouTubie. Codziennie przeglądałem wspólne zdjęcia z galerii. Codziennie. Aż do dzisiaj. W kolejnym odcinku programu High Five! Jakże cudownie pokazuje się swoje własne samochody. Tak, to jest auto, które kupiłem. Czarny Hellcat Redeye, Dodge Challenger Hellcat Redeye w White Body, oficjalna pełna jego nazwa. A o tym, że jest czarny, mówię tu akurat z wielką dumą, bo wcześniej tak nie było. Ja odkupiłem rzeczywiście ten samochód od 94-letniego starszego pana ze Stanów. Sprowadziłem go do Polski. On był złoty. I to jest dokładnie, dobrze myślicie, ten sam egzemplarz, który pokazywałem w materiale Gold Digger Prank. Tylko wtedy nie za bardzo chciałem się przyznawać do tego, że to jest moje auto, no bo było złote. No kto robi złoty chrom na jakimkolwiek samochodzie, tym bardziej na tak pięknym Challengerze. Do niego, moim zdaniem, najlepszy kolor to czarny. Dlatego w tym materiale będę mógł wszystko Wam opowiedzieć konkretnie o tym egzemplarzu, o historii sprowadzenia, pierwszych wrażeniach, o odbiorze, ale przede wszystkim o fenomenie tego samochodu. Jak jeździ, jak zapierdziela, jak pali lacza, jak używać tego auta zgodnie z przeznaczeniem, jakie ma osiągi, jakie są jego ciekawostki i wszystkie inne ciekawe rzeczy, które w dzisiejszym materiale zobaczycie. Zapraszam do oglądania. Ale co tak naprawdę czyni Redeye'a fenomenem? Bo dla mnie to jest totalny fenomen. Przede wszystkim kosztuje poniżej 1 000 000 zł. To jest dobra zaleta. Ma 800 koni w serii. Jest fenomenalny pod względem dźwięku wydechu. Tu jeszcze dołożony wydech Corsa, ale o tym opowiem Wam potem. No i przede wszystkim to jest ostatni prawdziwy Challenger. Niestety kończy się motoryzacja. A z tego miejsca można też powiedzieć o nim jako o swego rodzaju lokacie kapitału. No bo auto już raczej tańsze nie będzie. Z tego powodu też między innymi go kupiłem. Ale największą zaletą tego wszystkiego oczywiście jest to, że jest mój. Naprawdę cieszę się, że go mam. To jeszcze 4 lata temu było totalne marzenie dla mnie. Ja siedziałem na YouTubie i oglądałem taki materiał, który teraz widzicie właśnie w przebitkach i myślałem sobie, kurczę, takiego Hellcata mieć. Czarny, piękny, jejku, jaki on jest super. A dziś tu, na tej ziemi, stoję obok własnego. Czajcie to? Finalnie trafiła się okazja. Złoty z lekkimi uszkodzeniami. Dla mnie bardzo ważne było, żeby on był z opinią run and drive, żeby poduchy były niewystrzelone, żeby był w bardzo leciutkich uszkodzeniach. I on był uszkodzony od frontu. Zobaczcie w sumie, bo mam nagrane, jak się cieszyłem po wygranej licytacji. Na zielono. Na zielono. Wygraliśmy, jest! 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 Do aprowala to jest? Do aprowala? Jest na aprowal. Mamy to! Mamy Redeye'a! Emocje były niesamowite i za każdym razem są takie same. No już nie pierwsze, nie drugie i nie trzecie auto licytuję ze Stanów i z każdym kolejnym nie maleją te emocje. Ja pierdziele, jest! Ale zajebiście! O kurde! Dziadek jeździł 92-letni do tego. 4. Jestem ciekawy tego brzmienia.
Ten to ma farta. Dwa i 7 litra, kompresor. Ten whistle. Ocie, panie. Jest lepiej niż myślałem. Naprawdę trafiłem okazję. A tu widzicie proces odbioru tego samochodu po naprawie z białym przodem. Pierwszy raz odbierałem tutaj swoje własne auto, czyli 1,5 roku temu Challengera TA. Dziś w tym momencie o godzinie 12:05 Dodge Challenger Hellcat Redeye. Dobra, nie przeciągajmy. To jest to. Bardzo ładnie spasowany. Myślę, że fabryka by tak dobrze nie zrobiła. Jedyna obawa, że przy oklejaniu auta na czarno będziemy musieli mocno się napracować albo znowu do Ram Factory podjechać na spasowanie. Mam nadzieję, że w Soulcheck Detailing nie zepsujemy tego. Totalnie kompleksowa usługa od importu, bo Ram Factory importowało mi to auto, przez pomaganie z takimi formalnościami w stylu tu musisz to zrobić, tu musisz to zrobić. Kolejna sprawa, transport do Polski, wszelkie dokumenty w Polsce, naprawa. 800 koni wyjeżdża ze stajni. Cudowny widok, prawda? Kupiłem go w naprawdę dobrych pieniądzach, a najbardziej cieszę się, że mój egzemplarz nie miał dużych uszkodzeń. Na tym mi najbardziej zależało i przy ewentualnej sprzedaży na pewno będzie to wartość dodana. Pożegnałem Ram Factory, zrobiliśmy sobie kilka zdjęć i ruszyłem w swój dziewiczy rejs. A na wyjazd z Prudnika bardzo fajna rzecz, prezent. Słuchajcie, od jednego z widzów i ta zawieszka ląduje oficjalnie na kluczyku. Pierwsza moja prosta. Panie i panowie. Jeszcze raz. Tego się nie spodziewałem, bo już mamy prędkość. Ja widzę twoją minę. Halo, halo, panie Sołczek. Będziemy 1,5 godziny wcześniej. Ale nawigacja pokazuje 4 godziny. Będziemy w 2. Za 2 dni potrzebuję mieć folię w złotym. No widzę, że brakuje trochę. Co poradzimy? Trochę chyba tego podu brakuje. Zobaczę, co tam mogę poprzekładać i zrobimy. Chodźcie do środka, to zobaczymy. A żeby zobaczyć, jaka to jest folia dokładnie i porównać ją do Redeye'a, trzeba zamienić auta. Alfa out. I wprowadzić Redeye'a. To jest to. To jest to. Siemano, siemano, 24 godziny później, odbiór złotego. Wy już pewnie widzicie, ale to jest brzydkie. Jest bardzo brzydkie, ale takie miało być. Miało być złote. Dlatego bierzemy auto do Warszawy, nagrywamy materiał i za kilka dni się, Maciek, widzimy. Do następnego. Złota folia, kierunek Warszawa i następnego dnia nagrywaliśmy materiał, który dobrze już na pewno znacie. A po materiale powrót od razu prosto do Soulcheck Detailing i zostawiłem im już na 3 tygodnie samochód, żeby dopieścili go i naprawdę jest całkiem dopieszczony, chociaż niestety jak spasowany był pięknie po odbiorze z Ram Factory, no to teraz mam kilka uwag co do spasowania. Tam uszczelka jest troszeczkę podgięta i jak zdejmowali błotniki, to niestety też zauważyłem, że nie do końca to dochodzi, ale mam nadzieję, że będę pracował nad tym, żeby on był nadal jak z fabryki. Piękny zapach, to powinny być perfumy każdego mężczyzny. No powiem ci, że teraz się ładnie zagrzały. No, późno, już nic nie ma. Teraz do 5. biegu poszedłem. Po odbiorze, po upaleniu go w Soulcheck Detailing, mogę już się prawowicie cieszyć nim. Drop it. Auto jest tak zajebiste, tak nierealne, że jakby wzięte rodem z kreskówki. Świadczyć o tym może ten masywny, muskularny przód. Z tym wide body koniecznie chciałem mieć finalnie wersję wide body, bo jak widzicie po tablicy rejestracyjnej, planuję już na długo zostawić ten samochód, chociaż mówiłem tak też z TA-em, więc jeżeli trafi się dobra oferta, nie wykluczam tego, będę rozmawiał, ale na razie nie planuję nic. Zobaczymy, jakie oferty spłyną, po tym materiale możliwe, że nawet. Ale do czego zmierzam? Te wide body było dla mnie takim totalnym must have, ponieważ auto poszerza o ponad 9 cm, 4,5 z każdej strony, co dodaje mu po pierwsze stabilności, a po drugie lepszą frajdę z jazdy. Bo naprawdę auto prowadzi się dużo lepiej niż seryjny Hellcat bez wide body. I na 100% jest dużo sztywniejsze, ale to jest dla mnie zaleta. Kolejna zaleta Redeye'a.
takie fanty u mnie w domu są coraz częstszym zjawiskiem. Koniec przerwy. Zapraszam do oglądania dalej. Kompresor jest powiększony do 2,7 litra. I to właśnie sprawia, że mogę szczycić się teraz mianem posiadania 800-tonnego samochodu. 800 koni i 957 newtonometrów. Dodatkowo wzmocnili też tłoki i korbowody. No i zestaw wałków rozrządu też jest ulepszony. Oczywiście nowy układ smarowania i dwie pompy paliwa zamiast jednej. Zadbano też o układ hamulcowy. To jest akurat bardzo ważne w każdym sportowym samochodzie. Z przodu Redeye ma 39-centymetrowe tarcze z 6-tłoczkowymi zaciskami Brembo, a z tyłu 35-centymetrowe tarcze z 4-tłoczkowymi zaciskami. Na oficjalnej stronie tunera znajdziemy zapis o tym, że Redeye spala 5,4 litra paliwa. Na minutę, rozumiecie to? I to brzmi bardzo groźnie, prawda? Jednak zaskoczę Was, ja wracając z Prudnika do Sołczka, no trasa jakieś 300 km, średnie spalanie, trasa 80-90 na godzinę, 7 litrów. Macie teraz, przysięgam, screena, całe spalanie średnie z trasy, z komputera pokładowego, to było coś fenomenalnego. Chciałbym w Opel Meridie takie spalanie mieć. Wydech. Tak bardzo go zachwalałem, ale nie bez kozery. Właściciel, ten 94-letni pan, nie chciał seryjnego wydechu. Chciał Corsę, 4 potężne rury wydechowe renomowanej firmy, które brzmią, zresztą sam wam pokażę, jak brzmią. Odpalimy tego dziada, co? Palimy Rena? Jestem przeszczęśliwy, że kupiłem samochód z czerwonym kluczykiem. Zaraz wam powiem dlaczego. On sprawia, że mam tą maksymalną moc 800 koni już na starcie. Wspomniałem wam już wcześniej o kompresorze prawie 3-litrowym. Ciekawostką jest to, że on pompuje 14,5 PSI ciśnienia. To jest prawie, że maksimum, co można osiągnąć, ponieważ dowiedziałem się od kumpla z Korwety, który ma najmocniejszą Korwetę 1050 koni, K8 z VAT-u. Pozdrawiam, dziękuję za tą informację, że przy 15 już powinno się jeździć na metanolu. To jest praktycznie maks, co można wyciągnąć z tego silnika. No i to w zasadzie pompuje te 800 koni. To jest ten ewenement. A przy okazji otwórzcie teraz uszy i posłuchajcie, jak to pięknie świszczy. Słyszycie, jak to brzmi? Ja specjalnie się nie odzywam, żebyście posłuchali tego. Pure sound of wine whistling. Dwójka. Nigdy się do tego nie przyzwyczaję. Co ciekawe, prędkościomierz wyskalowany jest w tym aucie do 350 km na godzinę, 220 mil. Siedząc w środku, warto też zwrócić uwagę na wyposażenie. Tu mamy max. Skóra plus Alcantara fotele, Alcantara kierownica. W zasadzie niewiele więcej można o tym powiedzieć. Świetny system audio. I oczywiście nie może zabraknąć zawieszki zapachowej. No nie jest to zapach spalonej gumy, ale też ładny. I taką zawieszkę chcę też dać za chwilę Zuzi i jej chłopakowi, którzy przyjechali specjalnie z Kielc, żeby przejechać się ze mną Redeye'em. Jako pierwsi widzowie ever. Zuzia do mnie napisała, powiedziała, że chce niespodziankę swojemu chłopakowi zrobić, że dorzuci mi na wachę. Przyjechali specjalnie z Kielc. Za 5 minut mają być. Jak? Co załatwiłaś? Nie wiem. Sama nie wiem. Zanowiliście. Fajnie. Słuchajcie, przewiozę was tak, jak nikt was nie przewiózł. Czerwony kluczyk ma też, oprócz pięknego breloka, drugi brelok. To jest brelok od firmy Zabezpiecz Auto. Firma włożyła w ten samochód takie rzeczy, żeby zabezpieczyć w 100% ten samochód. I jak wam się podoba ten 800-konny diabeł? Chcielibyście poupalać ze mną? Myślałem nad tym, czy fajne dla was będzie poupalać wspólnie w zamian za dorzucenie się do paliwa. Planuję też niedługo nagrać kolejny materiał, którym również zaskoczę. Z Redeye'em w roli głównej. Widzimy się już niedługo. Subskrybujcie program Hi-Fi.